Siema siema, pipider z tej strony. Dzisiaj kolejny surowy, niezmontowany odcinek bez żadnego scenariusza i dzisiaj chcę porozmawiać o temacie bardzo bliskim memu sercu, jakim jest odchudzanie. Wiesz dobrze, zapewne, jeżeli mnie oglądasz, że ja całe życie jestem na redukcji, praktycznie, dlatego mam dość sporo do powiedzenia na ten temat. Ale co ciekawe, oczywiście przedstawię ci tutaj wszystko, czego się nauczyłem na przestrzeni mojego życia pod kątem odchudzania, jednak ostatnio totalnie zmieniłem swoje poglądy, w sensie nauczyłem się przeróżnych rzeczy, które całe całkowicie odmieniły sposób mojego odchudzania i odchudzanie stało się teraz dla mnie bezwysiłkowe i bardzo łatwe, gdzie kiedyś to było mega ciężkie dla mnie. Pomimo, mimo, że wiesz, mówi się, że o, odchudzanie ciężkie, masa fajna, git, możesz se wdypcać, możesz se tyć, masz dużo energii. No, ja tam na masie się dobrze nie czuję, dlatego jestem całe życie na redukcji. W sensie, wiesz, fajna, fajny aspekt masy jest taki, że sobie dużo jem. Jednak na tej masie zazwyczaj się poleca, aby to zwiększać ilość węglowodanów konkretnie w diecie. No nie jest to konieczne, wiadomo, no ale większość ekspertów, fitnessiaków i tak dalej mówi, żeby to węglowodany były takim głównym Twoim źródłem, głównym makroskładnikiem, którymi właśnie podbijasz te kalorie. No i przez to ogólnie masz mniej energii wbrew pozorom. Może się wydawać, że węglowodany dają więcej energii, a w praktyce chodzisz zmulony strasznie w ciągu takiego dnia. Ogólnie tutaj zaspoileruję, że w tym odcinku rozpocznę, bifa mojego z węglowodanami, bo jest na nie strasznie cięty ostatnio i mam buldupy, jak bardzo dieta wysokowęglowodanowa jest promowana przez dzisiejszych influencerów, na przykład przez takie osoby jak warszawskie koksy, do których mam sentyment i wiesz, trochę mnie to boli, że będę musiał tutaj na nich wjechać, bo bardzo lubiłem ich kiedyś oglądać, ogólnie lubiłem ich poczucie humoru, taki vibe i z jednej strony spoko wpływają na młodzież, że wiesz, że bardzo dużo osób takich w przedziale wiekowym, nawet powiedziałbym, 14-18 do 18 lat, zaczyna w ogóle z siłowiem, dlatego że zaczął oglądać ich filmiki, nie? I mimo że oni są dość starsi. W sensie, bo zazwyczaj takie osoby w tym wieku wolą oglądać, mam wrażenie, osoby, które są nie starsze od nich niż o 10 lat. Tak przynajmniej, taka jest moja subiektywna opinia. Jednak oni jakoś mają taki wszechstronny wpływ na każdego, w sensie na, na róż, różny wiek człowieka. No i niby fajnie. Z tym, że Promują oni rzeczywiście fitness, co jest dobrą rzeczą, bo aktywność fizyczna jest jedną z najważniejszych potrzeb fizjologicznych człowieka, gdzie... Ogólnie ludzie, którzy nie wiedzą, co tracą. No, raczej chciałem powiedzieć, ludzie, którzy nie śpiszą, nie wiedzą, co tracą, bo to naprawdę poprawia ci i jakość snu i poziom humoru i zmniejsza brain fog, taką mgłę mózgową, zwiększa Twoją produktywność, sylwetkę, a tym samym pewność siebie, Twój status. Możesz wyrywać więcej dźwięk, możesz, nie wiem, zarabiać pęgę z tego, możesz być trenerem, ale no, ogólnie w sensie będziesz się czuł dobrze w swoim ciele i wszystkie jakieś przeróżne choroby neurodegeneracyjne jakieś przewlekłe choroby, oddalasz od siebie na pewno, więc no multum ma korzyści tak naprawdę trening fizyczny. No jednak z takimi influencerami dzisiejszych czasów problem jest taki, właśnie na przykład w przypadku warszawskich koksów. Że oni strasznie promują tę dietę IFYM, If it fits your macros. Czyli dieta w stylu. Hehe, możesz wdupcać co chcesz, możesz wdupcać e, tony cukru w postaci właśnie takich przetworzonych, rafinowanych węglowodanów, możesz wdupcać tłuszcze nasycone, tłuszcze. Znaczy, nasycone, ja mówię. Możesz wdupcać tłuszcze nie, trans, tego typu rzeczy i tylko aby się kalorie zgadzały, nie? Licz sobie kalorie, będzie wszystko w porządku. I ktoś może powiedzieć, że. W jakimś sensie można zbudować rzeczywiście jakościową sylwetkę, jedząc dosłownie syf. Ale to nie znaczy, że osiągniesz te same rezultaty, które byś osiągnął jedząc te kalorie ze zdrowej żywności. Spożywając dużą ilość warzyw, które, która ma ogromną ilość. Błonnika, ogromną ilość mikro i makro elementów, jakiś sałatek, jedzenia przed takich ważnych tłuszczów, na przykład jedno, nienasyconych, które są mimo najlepszym tłuszczem, jakim możesz jeść. Są drogą na temat tłuszczów, to ostatnio zrobiłem taki kompletny poradnik, więc możesz się tutaj zapoznać, bo myślę, że wartościowy materiał też bardzo on dużo zmienił w moim światopoglądzie. Ale no ogólnie patrz, w takiej diecie ifym opierasz się głównie na węglowodanach i do takich węglowodanach najczęściej w postaci cukru. Cukier, który doprowadza bardzo często do insulinooporności, do przeróżnych chorób przewlekłych, do właśnie takiej mgły mózgowej. Ogólnie będziesz czy czuł jak gówno, ale nikt tego nie jest świadomy, bo węglowodany mega cię uzależniają. Tak samo jak na przykład moją matkę, która budzi się w środku nocy po to, żeby zjeść słodycze. Legitnie. I'm not even taking a shit. No, ona twierdzi, że przez dzień nie je słodyczy, ale nie da rady ich przestać jeść, bo się budzi w środku nocy, musi zjeść. Inaczej się nie da. Co dla mnie tak abstrakcyjne w sensie, straszna wymówka, nie? Ale ekstremalna wymówka. No, czegoś takiego z czymś takim jeszcze się nie spotkałem. A właśnie ogólnie mam wrażenie, że większość rodzin, w tym przede wszystkim moja rodzina, mają wszystkie te rodziny mają takie wyrobione negatywne, złe nawyki żywieniowe, niezdrowe. I te rodziny wszystkie, łącznie z moją, myślą, że jedzą zdrowo, bo moja matka na przykład się wzoruje tylko i wyłącznie na tym, co powiedzą eksperci dietetycy z pytania na śniadanie, czy coś takiego. I według niej to, co ja się uczę z książek, z podcastów, od przeróżnych dietetyków, takich sprawdzonych bardziej bym powiedział, to według niej to jest bullshit i to jest manipulacja. Ja wierzę w takie głupstwa, ale przecież, przecież nie, suplementy w ogóle trują Ci życie. Wystarczy brać... wystarczy brać... Wystarczy jeść jednego banana dziennie i e, brać sobie tabletkę Magnesu, tak by kiedyś powiedziała. I to wystarczy na Twoje zapotrzebowanie ogólnie wszystkich mikro i makro elementów na cały dzień. Tak jej mówili w Pytanie na Śniadanie. Co? Tak jej mówili w Pytanie na Śniadanie, więc no widzisz jakie to są wartościowe informacje, które tam podają. I ogólnie u mnie w rodzinie jest taka zasada, że w sensie kanapki to jest tak ta, nie wiem, no wszyscy tutaj jedzą kanapki i to w tak dużych ilościach, i to w takich złych godzinach. Moja matka, przykładowo, ona zawsze robi sobie kolacje i mojemu staremu, który leży na najebany właśnie tutaj za ścianą i ogląda sobie albo TikToka, albo jakieś filmy na full głośności. Żebym ja czasem nie mógł zadbać o swoją jakość snu, Żebym nie mógł czasem czytać książki, Żebym nie mógł medytować czy cokolwiek. Tylko wszystko, ty, wszystko w tym domu mi przeszkadza. To jest też temat na inną pogadankę. Możliwe, że za dwa odcinki o tym sobie porozmawiamy. Jednak Właśnie spożywanie takich węglowodanów. Mówi się, że węglowodany dają energię, jednak w praktyce węglowodany z trzech głównych makroskładników mamy węglowodany, tłuszcze, białko. No i takim przez niektórych uważanym za opcjonalnym makroskładnikiem jest też błonnik. On oczywiście nie ma kalorii, więc dlatego nie jest tak jakby wliczany do tych makroskładników głównych jednak. Węglowodany działają w taki sposób, że one najbardziej z tych wszystkich trzech makroskładników podbijają twój, twój poziom glukozy w organizmie. I oczywiście, glukoza z perspektywy ewolucyjnej, ogólnie z tego, jak nasze ciało działa, jest preferowanym źródłem paliwa, niby. Ale to nie znaczy, że tylko i wyłącznie z, tego, z tej formy paliwa możemy korzystać. Dlatego, że w chwili, gdy glukoza jest podbita w twoim organizmie, a takie węglowodany podbijają ją najwięcej, tak jak mówiłem, to musi się też aktywować, musi się też podnieść poziom twojej insuliny w organizmie, która jest, można powiedzieć, taką substancją stworzoną po to, aby absorbować tę glukozę. I ta insulina i węglowodany ogólnie to nie tak, że są złe, bo niby teraz jestem strasznie cięty na węglowodany, ale węglowodany nie są złe. Tylko stosujemy ich zbyt dużo w dzisiejszych czasach. Bo popatrz, jak człowiek był małpiszonym kiedyś w dawnych czasach pre-darwinowskich, pre znaczy no, no dobra, no tak, niech będzie. Nar Darwin wynalazł człowieka dzisiejszego. Ale. Yy, kiedyś. Te węglowodany dostępne były tylko i wyłącznie z takich źródeł naturalnych, jak w postaci, na przykład owoców, z tym, że te owoce miały totalnie inną strukturę niż te dzisiejsze. Bo dzisiejsze owoce są produkowane w taki sposób, że nie tylko że są oczywiście pryskane jakimiś pestycydami i herbicydami, chyba tak one się nazywały. Ogólnie one zabijają bardzo dużo takich, jak to się nazywało, nieprzeciwciał. A żebyś to zrozumiał, po prostu warzywa i owoce mają swoje mechanizmy obronne, bo tak samo jak każdy inny organizm na tym świecie, one nie chcą być zjedzone, ale niestety nie mają możliwości ruszania się, bronienia się, żadnej reakcji, właszcz lub uciekaj, my nie mają, więc no, po prostu są zdane na los. I jak ktoś je no to one jedyne co mogą zrobić, to wytwarzać takie substancje obronne, które zabijają owady... I ogólnie takie mikroorganizmy. I te substancje są bardzo, ale to bardzo zdrowe dla nas, i wbrew pozorom, one są nawet ważniejsze niż te witaminy, które są w nich zawarte mikro, makroelementy gdzie większość osób o tym nie wie. Ja tole. no tak mi źle, że sobie nie przypomnę tej nazwy, jak one się nazywały, ale. Przeciwutleniacze? Dobra, chyba trzeba będzie coś domontować, więc tutaj ten napis stawię, ale do rzeczy. I takie właśnie owoce w dawnych czasach nie były produkowane, modyfikowane genetycznie w ten, sp genetycznie w ten sposób, a miały tak bardzo dużo cukru. One były dużo mniej słodsze, a miały dużo błonnika. Błonnik, można powiedzieć, tak samo jak tłuszcz zresztą, wydłużają twoje trawienie. I tym samym, jak przykładowo zjesz sobie same węglowodany, przede wszystkim z takiego chleba, z jakiegoś pieczywa, ryżu, ziemniaków, ziemniaków trochę mniej, ale, ale też bardzo dużo, czy jakichś makaronów, ogólnie rzeczy zrobionych z mąki, no to twoja glukoza idzie bardzo do góry, dlatego że tam jest tylko i wyłącznie węglowodan praktycznie. W chwili, gdy ty taki węglowodan połączysz w diecie z tłuszczem, no to ta glukoza będzie podbita nie do aż tak dużego poziomu, tylko powiedzmy do tego, ale normalnie by była ona do tego poziomu podbita i spadła za chwilę, za jakieś kilka godzin, a jak zjesz tłuszcz, no to będzie mniej podbita, ale utrzyma się kilka godzin dłużej w twojej krwi, tak jakby. I podobnie działa błonnik, ponieważ on, mimo że nie ma kalorii, to tak jakby sprawia, że w żołądku on pęcznieje, przez co to jedzenie. Tak, można powiedzieć, że się rozkłada wolniej, tam się trawi wolniej. No i pod kątem przykładowo jakichś cukrzyków, pod kątem ludzi, którzy mają insulinooporność. Wbrew pozorom, czego ja nie wiedziałem, dopiero ostatnio się do, dowiedziałem, że e, już lepiej wyjdą na tym takie osoby z, z jakimiś chorobami takimi, gdzie gdy zjedzą sobie coś, co podbija wyżej tę glukozę, ale szybciej ona spadnie, niż jak zjedzą taki pełnowartościowy e, posiłek z dużą ilością węglowodanów, ponieważ wtedy przez dłużej będzie podbita ta e, glukoza we krwi i przez to, przez dłużej będzie też insulina musiała być podbita i jak się okazało? Czego totalnie nie wiedziałem, bo mówiło się o tym, jak zła jest insulinooporność, co, co zrobić na to, że tego nie mieć i w ogóle i w ogóle. I ja z racji, że nigdy tego nie miałem, no to jakoś się tym nie interesowałem. Na przykład otyłe osoby bardzo często mają tę insulinooporność. No i okazuje się, że teraz to zrozumiałem, bo insulinooporność to nic innego, jak wyrobienie takiej tolerancji twojego organizmu na insulinę. A ty chcesz być bardzo wrażliwy na tę insulinę. W chwili, gdy ty wdypczasz regularnie bardzo dużo tych węglowodanów, czyli twoja insulina bardzo często musi być wytwarzana w organizmie, aby tak jakby, wiesz, zaabsorbować tę glukozę, która jest w twoim ciele. No to robi się taka tolerancja i później, jak glukoza jest podbijana przy jakimś posiłku, przy obiadku, przy kolacji przede wszystkim, to yy, ta insulina nie wytworzy się aż tak wysoko. I nie może całego tego cukru zaabsorbować. I robią się wtedy złe rzeczy. I właśnie, gdy masz taką insulinooporność, no to wtedy jesteś bardzo oporny na tę insulinę i co ciekawe, z leptyną jest podobnie. Leptyna jako jeden z takich dwóch, no można trzech hormonów odpowiedzialnych za głód i nasycenie. Grelina to właśnie hormon głodu, leptyna hormon nasycenia, no i taki powiedzmy trzeci to jeszcze endokanabioidy, one też Ci wzmażają taką chęć na słodkie przede wszystkim i ta leptyna jest oczywiście podbijana do góry w chwili, gdy to sobie zjesz jakiś posiłek, jakiś obfity posiłek przede wszystkim. No to wtedy grelina idzie w dół, hormon głodu i hormon nasycenia leptyna idzie w górę. Ale właśnie, gdy ty jesz wysokowęglowodanowe posiłki regularnie, gdy prowadzisz taką dietę, która jest, tak jak mówiłem, szeroko promowana w dzisiejszych czasach, szczególnie przez fitnessiaków i do osób, które właśnie są sportowcami, no to Wtedy, tak jakby, robi się też nie tylko tolerancja na insulinę, ale też na leptynę. I właśnie może Ci pomóc dieta low carb, o której zaraz, właśnie chcę sobie porozmawiać, aby właśnie zadbać o to, żeby Twoją oporność na leptynę zmniejszyć. Dobra, pozwól, że się napiję kapuczyny. No i zobacz, w mojej rodzinie cały czas się robi te kanapki. Matka do pracy bierze kanapki i dla siebie, i dla ojca. Mi do czasu, jak sobie nie robiłem jeszcze jedzenia sam, do czasu, powiedzmy, jak w gimnazjum jeszcze e, przebywałem, w sensie, jak do gimnazji chodziłem, no to ona mi dawała kanapki regularnie, i do szkoły, i w domu, i jak ona wraca do swojej pracy, robi sobie kanapki. Jak kuzynka przyjeżdża, często ona ją bierze na kebaba. Ta wraca z kebabem, mimo że już ma taką twarz wielką i jest trzy razy większa od jej rówieśników, to. 22, a matka jej robi kanapki Ja już tyle razy matce mówię, że Przestała, ale ona nic Bo ogólnie właśnie, jak się okazuje, pieczywo A też, przecież wszyscy promują pieczywo Pieczywo bardzo G, nie? O, szczególnie pełnoziarniste Wielozbożowe jakieś, przecież zboża są Zdrowe dla ciebie Bullshit, największy bullshit Ludzie w ogóle nie potrzebują zboża w diecie. Nie mamy żadnego zapotrzebowania na to zboże, nie mają te zboża żadnych takich witamin, które są dla nas kluczowe, ponieważ zboża w połączeniu też z glutenem, bo swoją drogą mówiło się, że glutenem powinno się unikać, ale raczej była taka przestroga w kierunku osób, które mają nietolerancję glu tego glutenu, a okazuje się, że każdy powinien tego unikać, dlatego, że w pewnym sensie jak jesz pieczywo, które ma wielkie, wielkie stężenie tych węglowodanów samych w sobie, no to oczywiście ta insulina jest podbija, ale też robią się złe rzeczy wtedy, gdy ty jesz takie zboża, pieczywo ogólnie zbożowe, ze swoim mikrobiomem. mikrobiomem. Mikrobiom, czyli no ogólnie wszystkie mikroorganizmy, bakterie, grzyby, które się znajdują w Twoim organizmie, najwięcej, najwięcej ich jest tak naprawdę w jelitach, ale ogólnie ich dom, ich miejsce zamieszkania nie jest tylko w jelitach, tylko ono tak naprawdę od, od Twojej jamy ustnej do. Sorry, do do twojego odbytu nawet idzie, ale no najwięcej rzeczywiście jest ich wilitach i to, co się dzieje w jelitach, ma wielki wpływ na Twój humor ogólnie. W jelitach przykładowo produkowana jest serotonina. Serotonina jest takim neuroprzekaźnikiem związanym z uczuciem ogólnie szczęścia, związanego z tym, co masz aktualnie. Jak masz podbitą serotoninę, to nie będzie tak jak z dopaminą, która poniekąd też Ci daje przyjemność, ale bardziej ona Ci daje motywację, pragnienie zdobycia czegoś i właśnie nagrodę Ci daje w postaci szczęścia, jak Ty zrobisz tę rzecz, bądź jak realizujesz ją a serotonina to jest związana z rzeczami z takimi szlakami tu i teraz, z tym co już masz aktualnie, cię poprosisz nic zrobisz, no to czujesz takie aaa ah. To jest serotonina, zjesz właśnie dużo węglowodanów to też serotoniny się podbija najwięcej i one przez to Ci podbijają senność, ale i tak ludzie będą mówić, że przecież węglowodany równa się energia, no i oczywiście węglowodany dodają bardzo dużo energii na, jakich, na jakichś treningach dlatego nie uważam, tak mówiłem że węglowodany są ogólnie złe a węglowodanów po prostu jemy za dużo i okazjonalnie jak najbardziej, możemy sobie raz czy dwa razy, ale koniecznie po treningu czy tam około treningowo najlepiej byłoby po treningu zjeść te węglowodany Zaraz też ci wytłumaczę, dlaczego. Jednak te mikroorganizmy w Twoim, w Twoich jelitach, w Twoim ciele ogólnie, one wpływają na Twój humor, tak jak mówiłem. Dodatkowo, one, można powiedzieć, wpływają też na to, jaką, jaki masz układ odpornościowy, na to, jaką masz czystość umysłu, na zapobieganie przeróżnym chorobom przewlekłym na twoją produktywność nawet no, mają mega dużo takich funkcji takich, które służą twojemu życiu w, w każdej dziedzinie, w każdej płaszczyźnie i zadbanie o ich zdrowie oraz o to, żeby było tam dużo takich zdrowych tych bakterii w twoim ciele jest też kluczowe do ogólnie czucia się jak najlepiej i do funkcjonowania jak, tak, jak człowiek powinien czy to twój mózg, czy to twoje ciało, mikroorganizmy są ważne dlatego i dlatego. I wiesz, no to jakie ty masz mikroorganizmy zależy od wielu, ale to wielu aspektów. Nawet no, od tego, czy urodziłeś się normalnie, wyszedłeś z kaskajzery, czy, czy ogólnie, czy byłeś przykładowo przez cesarkę, um, no, urodzony. No bo właśnie... Przez ci wszystko, jakby przekazane ci będzie więcej tych bakterii, tych, tego mikrobiomu takiego pozytywnego. A ogólnie, jak ty się rodzisz, no to można powiedzieć, że to jest taka bezludna wyspa, która się pojawiła na oceanie, i wszyscy nagle piraci chcą sobie zająć taką wyspę, i te, ci piraci to właśnie te mikroorganizmy, i tam lecą, nie? I wiesz, się. Nawet y, to się wydaje dziwne, bo taki, posiadanie takiego pieska może być dla ciebie spoko, bo ktoś może powiedzieć, że pies to przecież bakterie, brud i w ogóle. Ale jak się okazuje posiadanie psa to masz ogólnie jakiegoś zwierzęka w domu, pływa bardzo pozytywnie na twój mikrobiom. No bo właśnie tak jakby z perspektywy ewolucyjnej, mikrobiomy wytworzyły się dlatego, że. Um, one miały trudności z przeżyciem normalnie, a ludzie miały trudności z przeżyciem normalnie, ponieważ miały wtedy słabą odporność. Przykładowo, bardzo często umierali przez różne choroby, którymi się zarazili, i połączyli oni siły, organizm ludzki, organizm właśnie takich bakterii i grzybów. Te, 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 te mikro, ten mikrobiom, te mikroorganizmy weszły do ciała człowieka, i stamtąd, tak jakby zaczęły zwalczać choroby przeróżne naszego organizmu, a w ramach symbiozy, jak my sobie jemy jakiś pokarm i dla właśnie naszych, dla tych bakterii w naszym organizmie, w naszych jelitach, takim głównym pożywieniem jest błonnik. Błonnik właśnie, a my jemy około 10 razy mniej błonnika w tych czasach niż powinniśmy, bo powinniśmy jeść około 150 gramów tego błonnika oh shit, teraz. czy to było tygodniowo, czy dziennie? Ale wiem, że no jemy 15. No w sumie... Zgaduję, że dziennie. Dużo, duża ilość. Dobra, nieważne. E, ale, ale w każdym razie one się właśnie odżywiają głównie tym błonnikiem i to jest ten mechanizm symbiozy. Oba te organizmy się wspierają. No i w chwili, gdy ty przykładowo jesz taki chleb pszenny czy bułkę pszenną, to to wpływa źle na twój mikrobiom, ponieważ wtedy robi się takie zjawisko przepuszczalności jelit, gdzie te bakterie nie są w stanie akurat tego typu, tego typu błonnika spożyć, bo błonnik można powiedzieć, że dzieli się na takie dwa typy, jeden jest trawiony przez organizm normalnie, a drugi jest wydalany z gównem. I właśnie te bakterie nie mogą spożywać w ogóle takich zbóż. One przenikają przez nas i stworzy się taka przepuszczalność jelit, co tworzy dość podobne efekty do w sytuacji, gdybyś zjadł jakąś, jakąś laktozę w chwili nietolerancji laktozy. Możesz się zesrać i ogólnie będziesz właśnie zwiększał ryzyko jakieś zachorowania na przeróżne choroby mózgu, jakieś neurodegeneracyjne itd. itd. No i właśnie. Nigdy nie jest to dla Ciebie dobry, dlatego ja Ci bardzo zalecam, abyś ograniczył to pieczywo. To jest pierwsza rzecz. Kolejny sip of coffee daj mi dać. Ja mam ogólnie jebla na punkcie goldenków, golden retrieverów. To jest totalnie dla mnie to jeden rasa psów i strasznie chcę mieć goldenka. Szczególnie, że wiem, że teraz nawet może wpłynąć pozytywnie na mój mikrobiom jelitowy. No, z tym, że no posiadanie psa nie dość, że rasowego trochę kosztuje i trzeba wydawać na karmę. Dlatego też przykładowo, moi rodzice nie chcą się zgodzić, ale wstrzymałem się z tym, dlatego że mi to na pewno produktywność popsuje. No będę wiadomo, ja sobie zawsze wychodzę na spacer z rana, ale z takim pieskiem trzeba by kilka razy wychodzić, no więc to już może zmniejszyć moją produktywność. I w chwili, gdy wiesz, mówię często o tym na kanale, jak ważne jest wchodzenie w stan flow, wykorzystywanie wszystkich tych bloków z twojego rytmu około dobowego, ogólnie tych cyklów dobowych, półtora godziny, które trwają zazwyczaj, gdzie jesteś skupiony a półtora godziny nie jesteś skupiony i każdy taki blok postaram się staram się wykorzystywać na produktywność, czy to właśnie na czytanie książki, czy jakiś podcast, czy nagrywanie odcinka, czy pisanie scenariusza, coś w tym stylu. No i ważne jest właśnie, że się wkręcić przez pierwsze 10-15 minut się wkręcasz w coś takiego, a później i na początku może to być dla ciebie niekomfortowe, a później jak się wkręcisz, no to Płyniesz, tak samo nazwa mówi, flow. No a taki piesek, jak się będziesz rozkojarzał, na przykład, że ty sobie czytasz książkę, czytasz jesteś. W, wkręcony w to już o jakieś pół godziny i nagle rzeczywiście teraz rozkręciłeś, szybko czytasz, szybko Ci wchodzi do głowy. No i nagle piesek będzie chciał na spacer i zacznie Cię gryźć, zacznie Cię targać. No i to będzie ten attentional blink, czyli moment, gdzie coś wybije, wybije Cię z rytmu i wtedy będziesz musiał przez kolejne 10-15 minut się wkręcać do tego flow. Więc to mi będzie przeszkadzać i dlatego się wstrzymałem, ale... Jeżeli chcesz ogólnie zadbać o e, taki pozytywny mikro, problem, mikrobiom jelitowy, no to też to jest dziwne, bo okazuje się, że nadmierna higiena nie do końca pomaga. Ponieważ wiesz, no, z perspektywy ewolucji, tak jak ci mówiłem, te organizmy mikrobiom i e, ludzie się połączyli, i oni. E, te mikroorganizmy pozwalały, pozwalały ludziom przetrwać na rzecz. Negowania wszystkich takich wirusów i bakterii negatywnych, które wchodziły do naszego organizmu i one tam tworzyły przeciwciała i tak jakby je zjadały, no bo te bakterie i te ogólnie mikroorganizmy mogą zjadać i siebie i zjadać inne organizmy, właśnie takie. które Te negatywne zjadają, no to to dla nas jest dobre, a niektóry, niektóre formy pokarmu sprawiają, że właśnie ich apetyt się zwiększa, że tak to nazwę, i zjadają większą ilość tych bakterii, i pozytywnych, i negatywnych, i właśnie. Jeżeli chodzi o to, na jakim etapie badań jest teraz ludzkość, to jest tyle gatunków tych bakterii, chyba kilka milionów nawet. Więc ciężko stwierdzić, które są za co odpowiedzialne i które, yy, które formy powinny być zjedzone, a które nie. Ale wiemy ogólnie jaki typ żywności powinniśmy spożywać, powinniśmy jeść jak najwięcej kiszonek, ale to jest ważne, że przykładowo ogórki, ogórki konserwowe, które dla mnie zawsze były lepsze w smaku niż przykładowo jakieś korniszone czy kiszonki, czy kiszone ogórki znaczy się, no to korniszone nie są w ogóle kiszonką, one nie mają tych probiotyków w sobie, więc... To akurat Ci nie da tych prozdrowotnych korzyści, jeżeli, no wiadomo, witaminy tam mają swoje, nie? I błonnika też sporo, więc bakterie też się tym pożywią, ale nie stworzysz nowych takich pozytywnych kolorii bakterii w Twoim mikrobiomie jelitowym. Musisz spożywać właśnie jakieś ogóry kiszone, ale to warto zaznaczyć, że one muszą być kupowane z takich półek, gdzie to są lodówki, a nie półki. Zimne półki, bo w chwili, gdy to jest w, powiedzmy w słoiku na zwykłej takiej półce niezamrażonej, no to tam bakterie żywe kolor, żywe kolor, bakterii ain't even żywe anymore, więc no po prostu tam sprzyjesz witaminki, a często producenci żywności po prostu zamieniają te wszystkie probiotyki, e, używając do tego zamienników takich, które mogą emul... emul które mogą sprawiać, że to smakuje tak samo jak te kiszonki, używając połączenia cukru i octu i czegoś tam jeszcze, więc po prostu zawsze warto byłoby popatrzeć na etykietę z tyłu, czy ma napisane coś w stylu żywe kultury bakterii, bo jak tak, no to jest to coś, co może wpływać korzystnie na Twój mikrobiom i taka przykładowo higiena nadmierna, czyli... Pukanie jamy ustnej, bo tak jak mówiłem, od jamy ustnej się zaczyna ten mikrobiot To może właśnie zabijać dużą część tych bakterii. I w chwili, gdy ty płukasz jakąś jamy ustną, a nie powinieneś tego robić zbyt często, no chyba że na przykład idziesz na pierwszą randkę i idziesz, idziesz wygrzmosić jakąś szympansicę konkretną, no to kurwa, wtedy wiesz. Wtedy jak najbardziej warto byłoby mieć świeży oddech. Jednak. Trzeba zaznaczyć, że wtedy zabijasz dużą część tych bakterii, i wtedy wyjątkowo ważne jest to, co ty spożywasz. To nie tak, że powinieneś jakoś ograniczać e, takie, takie rzeczy, które mogą ci szkodzić, jakieś, wiesz, złe bakterie, nazwijmy to. Takie jak myślałbyś, że twój piesek ma, ale się okazuje, że taki piesek właśnie może ci przekazać bakterie, takie, które pomogą zwalczać inne choroby Twojego organizmu, ponieważ można powiedzieć, że wtedy nie zabijasz takimi. E, no, Czyszczaczami, czy jakimiś pastami, jakimiś e, dezynfekerami tych bakterii, tylko po prostu żyjesz tak jak ewolucja ci nakazała, czyli <grym> wokół brudu, i ten, te bakterie w twoim organizmie już są tak wyuczone, że radzą sobie tym brudem. nie? Więc to się wydaje takie trochę nieintuicyjne, ale tak jest. I w, właśnie w takich przypadkach, gdy wypukasz sobie jamę ustną, czy zrobisz jakąś lewatywę, nie wiem, może ktoś lubi, to szczególnie właśnie wtedy ważne jest, aby jeść dużo tych kiszonek, kilka porcji. Mogą to być ogórki kiszone, może to być kapusta kiszona może to być kimchi, to jest jakaś forma taka herbaty kiszonej czy coś, nigdy nie próbowałem, ale chciałbym w sumie. Eee, nie, kombucha czy kombucha to jest właśnie to, a kimchi to jest tam jakaś azjatycka taka potrawa kwaśna, jeżeli dobrze pamiętam. Dodatkowo jogurt grecki jest super, też dla Ciebie pod tym kątem, on ma właśnie dużo takich żywych kultur bakterii. Kefir, no nie wiem czy coś tam jeszcze było, ale to są takie główne właśnie źródła tych bakterii, więc to jest super. I co się ostatnio dowiedziałem, było tak szokujące dla mnie. Okazało się, że ludzie, niektórzy robią teraz takie terapie, które pozwalają przekazać mikrobiom od zdrowej osoby do osoby, która ma niezbyt zdrowy mikrobiom. Co może dosłownie opóźnić rozwój jakichś chorób przewlekłych, typu Alzheimer, Parkinson, demencja i, i, i różne, a stwardnienie rozsiane nawet tego typu choroby i właśnie. Mega poprawę humoru im to daje, nawet zapobieganie depresji, jak przestrzepisz taki mikrobiom do innej osoby. Z badań na myszy też to samo wynikło, z jednej do drugiej przekazywanie. I nagle okazało się, że ta druga mysz, której to przekazano, Została się bardziej energiczna, taka szczęśliwa, apetyt lepszy i w ogóle i w ogóle. No i zgadnij, jak to się robi, to jest popierdolone. <grytanie> Legitnie dla ludzi, jak już to jest przeprowadzane. Uwaga, niesmaczny moment alert. Musisz przekazać gówno innej osoby do swojego organizmu. I zaczęli to robić w kapsułkach przeróżnych, żeby nie czuć tego smaku, ale niekiedy wstrzykują tak, jakby gówno do nosa, nie? Czy jakoś wkładają przez nos. I ja to usłyszałem, mam takie co? W sensie wiesz, w czpuńskich czasach miałem w zwyczaju, kurwa, czasem zapłacić 7, 8 dych, wykładać taką kasę na stół dilerowi, on mi dawał jakieś gówno a ja to i tak wdupcałem do nosa, ale no to już przeszło wszystkie moje oczekiwania. Masakra, obrzydliwe, strasznie. No ale no co, jak, jak jest to tak pomocne, bo serio, strasznie były pozytywne wyniki tego, jak się okazywało, że to jest jedna z najlepszych takich terapii dla przeróżnych osób, więc. No kurwa, mam nadzieję, że nauka się rozwije, rozwinie w taki sposób, żeby to robili w jakiś mniej obrzydliwy sposób, no ale jest jak jest. I Przejdźmy właśnie teraz do tego, dlaczego tak bardzo polecam dietę low carb. Ponieważ wiesz, oczywiście te węglowodane, tak jak już ci mówię, mogą zwiększyć okazjonalnie Twoją wydolność na treningu, zwiększyć Twoją siłę, ukrwienie mięśni i w ogóle, bo wtedy podczas treningu, ogólnie po treningu, przede wszystkim Twoje. Mięśnie dosłownie chłoną ten glikogen, czyli w chwili, gdy ty zjesz sobie jakiś posiłek obfity w węglowodany, no to normalnie twoja glukoza jest na kilka godzin podbita, ogólnie pewnie jakieś 5-6 godzin, w zależności też od tego, czy połączysz to z błonnikiem, czy z tłuszczem, ale właśnie w sytuacji, gdy ty po prostu jesz e, sam, same węglowodany, no to pewnie jest jakieś... 4, no też oczywiście zależy od tego, jak duży tego posiłek, a po treningu, jak to zjesz, to te, y, Twoje ciało automatycznie chłonie ten glikogen do mięśni, więc to jest dobry moment na to, aby sobie spożyć węglowodany, ale nie codziennie, tylko raz na jakiś czas. I właśnie wtedy to wpłynie pozytywnie na Twoje wyniki ogólnie, siłowe, wydolnościowe, etc. I szybciej spadnie ta glukoza, więc. Powiedzmy, że nie ma aż takiego ryzyka zapadnięcia na jakąś insulinooporność, czy pogarszania układu odpornościowego, czy tak, to glukoza, ogólnie ta podwyższona glukoza zbyt wysoko przez spożycie węglowodanów ma w zwyczaju robić, czyli podwyższa stężenie Twoich wodnych rodników w mózgu. A wodne rodniki, tak w wielkim uproszczeniu, to są takie ciała, ciała, czy jak to nazwać? Kur no jednostki, wiesz, w twoim organizmie jak wodne rodniki się zwiększają, to złe rzeczy się dzieją, ponieważ one uruchamiają taką reakcję łańcuchową, która dosłownie niszczy twój mózg. Może się twoja pamięć pogarszać, twój humor, zwiększa się po raz kolejny ryzyko przy różnych chorób, pogarsza się układ odpornościowy, to wszystko jest z tym powiązane, twój, twoja senność się pogarsza, jakość snu. Sporo tam jeszcze rzeczy było, już nie pamiętam jaki. Ale ogólnie, wodne rodniki powinno się zminimalizować. A właśnie glukoza podwyższona zbyt wysoko sprawia, że te wodniki się będą rozszerzać i coraz więcej będzie takich, takich mechanizmów. Dodatkowo, jak spożywasz dużo tłuszczów trans, czyli najgorszy typ tłuszczu, no to to samo się dzieje. I tak samo, jak, jak na przykład smażysz na pię Oleju rzepakowym, tak jak w moim domu się robi i moja matka mi nie chce wierzyć, bo ma wpojone przez pytanie na śniadanie, że przecież olej rzepakowy jest najzdrowszy. Wszędzie wpiszesz sobie w neta, czy olej rzepakowy jest zdrowy i wszystkie artykuły mówią Jee, najzdrowszy! Uu, uu, przecież nie, nie, w ogóle cholesterolu od tego nie będziesz miał, uu, poza tym ma tu najwięcej omega 3 i w ogóle taki zdrowy jest taki to jest. Olej rzepakowy to jest jeden z naj, najbardziej niezdrowych olejów, jaki możesz jeść. Ogólnie oleje z nasion, z, ze zbóż i tego typu rzeczy są mega niezdrowe. Tak naprawdę, no, ole, Oliwa z oliwek powinna być oczywiście pierwszego tłoczenia powinna być twoim top 1 spożywanym olejem w diecie. I ona, no, ma w. Dużo takich prozdrowotnych efektów. Już mi się nawet nie chce tego wymieniać, obejrzeć sobie ten film o oleju, znaczy się o tłuszczach, ale jest bardzo zdrowa. Ale w przypadku smażenia, jak smażysz coś, to bardziej ci polecam coś w stylu olej kokosowy. Bo nie, swoją drogą, moja matka twierdzi, że olej kokosowy rakotwórczy, bo tak się dowiedziała z pytania na śniadanie, nie? Olej e, kokosowy jest dlatego dobry do smażenia i nawet lepszy od oliwy z oliwek, mimo że jest, nie, nie zawiera aż tyle prozdrowotnych efektów co oliwa. to do, to, do smażenia lepszy, dlatego, że to jest tłuszcz nasycony, a tłuszcz nasycony nie jest podatny na utlenianie. Um, I co to znaczy? W chwili, gdy, dajmy na to, wpierasz olej rzepakowy na patelnię, to olej rzepakowy, który jest tłuszczem, wait, żebym teraz się nie pływał wielonienasyconym chyba, to pod kątem obróbki termicznej sprawia, że po pierwsze, Jakaś część tego tłuszczu, od 5 do 10%, przekształca się w te tła, e, kwasy tłuszczowe trans, najgorszy typ tłuszczu, który jest na przykład w paczkowanej żywności, w lodach, słodyczach, fast foodach, chipsach, itd. Etc., etc., to nawet <grywając> spożywając takie coś, nawet robiąc sobie, e, e, typowo zdrowy posiłek, jak smażysz na oleju rzepakowym, no to sorry, ale nie będzie on zdrowy. A dodatkowo właśnie pod wpływem tej temperatury robi się proces utleniania. Przez ten proces utleniania twoje wodne rodniki będą aktywowane bardziej, będzie się rozszerzać ta, ta reakcja łańcuchowa, gdzie twoje, twój cały mózg zacznie się psuć ogólnie i no mega szkody sobie zrobisz. A właśnie gdy smażysz na oleju kokosowym, to on nie ma dużego, dużej ilości tego utleniania, tak jakby w sobie, więc można bezpiecznie na nim smażyć. Jeżeli chodzi o oliwę z oliwek, no to ona zachowuje i tak większą część swoich wartości odżywczych, więc można, ale lepiej sprawdzi się olej nasycony. A my mamy przykładowo w naszej błonie komórkowej, błona komórkowa, bo na szyrce uczyli, co tam robi, jakieś ochrony organizmu, jakieś błąki się tworzą, ale ona sprawia, że neuroprzekaźniki, bo mogą się lepiej komunikować w Twoim mózgu, ogólnie neurony, komórki mózgowe mogą się lepiej komunikować, przez to jesteś sprawniejszy umysłowo ogólnie i lepiej się możesz uczyć. I te błony komórkowe, aby mogły przewodzić te substancje, aby właśnie dobre rzeczy się działy, to muszą być płynne, a nie stałe. I aby to się działo, stosunek spożywanych przez nas kwasów omega-3 do omega-6 musi wynosić około 1 do 1. I Oczywiście, obydwa są esencjonalne dla naszego zdrowia, i omega-3, i omega-6, jednak musi być to 1 do 1, a w dzisiejszej diecie typowej, szczególnie w przypadku Amerykaninów, ten stosunek już nie jest 1 do 1, tylko omega-3 mamy 1, a omega-6 25, 1 do 25. I to sprawia, że Twoja błona komórkowa staje się stała, niepłynna, i wtedy jest utrudnione przekazywanie tych informacji między komórkami, między synapsami, między neuronami. I... Właśnie ona, ta błona komórkowa ma ograniczoną pojemność w tym magazynie, więc nie jest tak, że możesz po prostu zwiększyć sobie ilość e, omega, w sensie, że możesz jeść dużo tego i tego i wtedy zadbać o balans. No nie, bo właśnie działa to w ten sposób, że jest ograniczona pojemność na obydwa, czyli w chwili, gdy ty będziesz spożywał dużo omega 6, to będziesz tracił tak, jakby ilość omega 3 w tych błonie. I dlatego z racji, że teraz omega 6 jest wszędzie praktycznie pakowana w żywności dzisiejszej. A omega 3 no, trzeba zadbać, żebyś mieć tego dużo. To zależy mi, abyś ty zwiększył ilość tego omega 3 w diecie. Omega 3 możesz na przykład znaleźć w tłustych rybach, w tuńczyku. Chociaż trzeba zaznaczyć, że w takim tuńczyku z puszką, to tam rtęć może być i to jest taki, eee, trochę ci może zaszkodzić. Ale tak to ogólnie jakieś takie tłuste ryby typu łosoś, sardynki, bydowe, nigdy w życiu nie jadłem sardynek, ale ostatnio jak poczytałem książkę taką od dietetyka, to dowiedziałem się jak bardzo są zdrowe ogólnie wszystkie owoce, morza, jakieś skorupiaki, krewety, małże i one mają bardzo dużo właśnie tych kwasów omega-3, ogólnie ważne jest spożywanie EPA i DHA, EPA i DHA, bo EPA wpływa pozytywnie. One są obydwa te substancje w Omega-3, ale zazwyczaj w takich suplach przykładowo. Bo ja sobie suplementuję codziennie Omega-3, uważam, że jeden z najlepszych suplementów, jaki można brać. Szczególnie jak nie spożywasz za dużo takich pokarmów obfitych w te, w te Omegi. No to wiesz, w aptekach zazwyczaj takie suple mają małe dość stężenie tego EPA i DHA, a, ale warto sobie kupić takie po 500 mg i spożywać tak, żeby tego EPA spożyć um, z 1500 dziennie, polecam. No, 1000 zwyż, bo to wpłynie pozytywnie na twój humor, a DHA, które też zawsze jest w tym, to. No, mniej, mniej tego trzeba było spożyć, ale zawsze, ale nie ma czegoś takiego, że możesz to przedawkować, as far as I know. Więc po prostu spożywaj więcej tego EPA i automatycznie zapotrzebowanie na DHA też będziesz miał, a DHA zmniejsza twój apetyt, więc to pod odchudzanie jest bardzo dobre, no a przy okazji poprawisz humor, nie? Dodatkowo jakiś olej skryla. Nie mam pojęcia czym jest skryl, to nie wiem czy to jest jakiś glon czy coś takiego, wiem, że się tym wieloryby odżywiają i to ma by jeszcze lepszy stosunek tego EPA i DH, niż normalnie kwasy tłuszczowe zawarte w tłustych rybach. No ale wszystkie owoce można będą spoko. dodatkowo w sobie jakieś orzechy przeróżne. Najlepsze orzechy, to, jak dobrze pamiętam, i pistacje, i orzechy makadamia i. No, nie pamiętam, ale ogólnie orzechy wszystkie. O, migdały są giga dobre, ale. Omega 3, też właśnie ta oliwa z oliwek, same oliwki, więc ta, to powinieneś w swojej diecie uwzględnić, żeby dużo tego jeść. I w takiej sytuacji twoja błona komórkowa zacznie być bardziej płynna, no i będziesz miał lepsze przyswajanie informacji, lepsze poczucie humoru swojego na co dzień. I dlaczego ogólnie ja jestem tak wielkim proponentem tej diety low carb? Dlatego, że jak ty. W pierwszych dniach zaczniesz, powiedzmy, schodzić z diety wysokowęglowodanowej, to możesz przez pierwszy tydzień, dwa tygodnie czuć się gorzej wbrew pozorom, dlatego że organizm się bardzo uzależnia od glukozy, od węglowodanów. Cukier dosłownie może swoim działaniem przypominać bardzo inne takie poważne używki w działaniu, ponieważ on dodaje ci krótkotrwałej energii, która szybko spada i potem cię zmula. I ludzie nie wiem, czy sobie jakoś zakodowali, że ten wzrost energii przez chwilę równa się, że jedynie diety wysokowęglowodanowej równa się będziesz energiczny, gdzie totalnie nie. I właśnie w momencie, gdy ty wchodzisz na taką dietę low carb, czyli starasz się przez pierwszy tydzień, dwa tygodnie, nie wiem, ci polecał, jak właśnie już będziesz przechodził na taką dietę, spożywać od 25 do 40 mg, znaczy gramów węglowodanów, i to mówimy o takich węglowodanach netto, czyli Ilość węglowodanów minus błonnik w nich zawarty w gramach, tak bym to liczył. Oczywiście, wiesz, no, jak nie liczysz kalorii, no to ciężko ci będzie to wyliczyć. Po prostu staraj się mniej rzeczy, które mają węgle. jakiś chlebów, ryża, ziemniaków, owoców, swoją drogą owoce, mają fruktozę, która wiele osób myśli, że jest normalnie zdrowa i że to nie jest tak niezdrowe jak cukier, a fruktoza w pewnym sensie jest jeszcze gorsza, ponieważ ym, ona w inny sposób się trawi w twoim organizmie, nie idzie chyba do mitochondriów, które wymaga, które ci produkują energię, tylko ona bezpośrednio przekształca się w tłuszcz, nie dając ci żadnej energii i a tym samym, a podbija tak samo glukozę we krwi. No tylko wiadomo, w owocach trochę tego błonnika jest, więc to ci można powiedzieć, że trochę stłumi tę glukozę podbitą, ale no, nie aż tak jak owoce z dawnych czasów, nie. Ehm. No i popatrz, przez te, przez te dwa tygodnie możesz mieć takie efekty odstawienne, jak to z innymi używkami bywa, gdy właśnie nie jesz tych węgli, dlatego będziesz miał parcie, żeby do nich wrócić, a takie zjedzenie węglowodaną w takich chwilach poprawić Ci humor i energię i przez, przez to można sobie błędne przekonanie wyrobić w umyśle, że aha, czyli po węglach się dobrze czuję. No i potem kurwa, wpadasz w takie błędne koło. Ale po tych dwóch tygodniach zaczniesz czuć różnicę, ponieważ twoje ciało nauczy się czerpać też energię z ketonów. Ja myślałem, że energia z ketonów, czyli e, takich ciał ketonowych, które są zawarte w tłuszczach, w, bo normalnie preferowanym źródłem dla organizmu jest właśnie cukier, glukoza, ale e, też można tworzyć energię z tych ketonów. I słyszałem, że z energii się korzysta, jak się jest na diecie ketogenicznej, czyli po prostu dieta, w której masz bardzo dużo tłuszczu, a... E, Dosłownie zero węglowodanów. No, jedynie tam z warzyw trochę, nie? Ale przykład do żadnego owocu już sobie zjeść nie możesz. To myślałem, że to tylko i wyłącznie w takim przypadku można mieć, e, można czerpać energię z ketonów. Ale nie. Po prostu polega to na tym, że gdy jesz dietę wysokowęglowodanową, to nawet no, nie musi być jakoś bardzo wysokowęglowodanową, ale ogólnie jak regularnie spożywasz posiłki z węglami, to insulina blokuje możliwość wytwarzania tych ketonów. A ketony mogą się na przykład wyzwalać podczas okresowego postu, który też właśnie bardzo, ale to bardzo polecam każdemu. Okresowy post, czyli nie, wiesz, że ustalasz sobie kilka godzin, w których jesz w ciągu doby, a przez resztę godzin nie jesz. Można, no dla każdego różne godziny e, można sobie dostosować, ka, dla każdy, by, każdy będzie wolał w innych godzinach sobie jeść. Taka najbardziej popularna to jest jedzenie przez 8 godzin, nie jedzenie 16. I polecałbym Ci raczej robić post w taki sposób, aby nie jeść śniadania. Tutaj już zmieniłem moje poglądy, mimo że w odcinku o rytmie okołodobowym na podstawie książki Sachina Pandy, który się zajmuje tym rytmem. On powiedział w tej książce, że właśnie bardzo ważne jest, żeby jeść śniadania, jeść śniadania jak król, obiad tak pomiędzy, a, a wieczór jak księżniczka, czy jak się tam mówiło, że ma ludzkie kolacje, gdzie teraz totalnie uważam, że jest na odwrót, bo według niego. Rano mamy bardziej podkręcony metabolizm i lepiej, lepiej zaabsorbujemy przykład o węgle, ale teraz się dowiedziałem innych rzeczy, że jak po pierwsze, robisz ten okresowy post, no to najlepiej robić go w taki sposób, aby wydłużać. E, Okres niejedzenia, okres głodu w czasie snu, ponieważ przez sen no, nie będziesz jakby głodny, no chyba że jesteś moją matką, która się budzi, żeby zjeść słodycze. No i po prostu wydłużaj to w ten sposób, że kilka godzin przed snem nie jedz i kilka e, godzin przed po obudzeniu się, po obudzeniu się znaczy się najlepiej nie jeść, wtedy najlepiej wyjdziesz e, na tym, ponieważ wtedy aktywuje się taki pozytywny stres w Twoim organizmie gdzie stres długotrwały nigdy nie jest dla nas dobry, ale taki okresowy post wzmarza kur... no, w chuj prawdopodobne efektu dla twojego organizmu. Przykładowo, że komórki twojego tłuszczu, mamy komórki białe, biały tłuszcz ogólnie to jest taki, który widzimy najczęściej, po prostu ten taki fluffy, fałdy tłuszczu. I fun fact, jak jesz ogólnie dużo glukozy, cukru, czegoś typu, te, tego typu rzeczy, to bardzo często tworzy się sylwetka skinifata, czyli chude rączki, chude nóżki, ale nagle tutaj masz oponkę jakąś, gdzie ja myślałem, że to jest farmazon i po prostu jest związane z niewyćwiczeniem mięśni i z takimi predyspozycjami genetycznymi, ale okazuje się, że to jest taki mechanizm, którego się teraz na szybko nie wytłumaczę tak z głowy, bo to dość trzeba by się mocno w to zagłębić, ale po prostu tłuszcz się odkłada w niekorzystnych miejscach wtedy jak to spożywasz, nie? A w chwili, gdy Aha, no i tworzy się wtedy właśnie ten tłuszcz biały, białe komórki tłuszczowe. A mamy poza tym jeszcze komórki takie tłuszczowe beżowe i brązowe, czy tam brunatne bo w polsku, może to się nazywa. I one są właśnie odpowiedzialne za. Angażowanie, tw angażowanie Twoich mitochondriów w celu metabolizacji tego tłuszczu za pomocą użyciem e, adrenaliny. Przykładowo to się też dzieje używając jakiegoś ko koniecznego, znaczy celowego wystawiania się na zimne temperatury. Patrz, zimny prysznic, zimna wanna, czy wychodzenie po prostu na zimną temperaturę w podkoszulku w ciągu zimy, na przykład na balkon, to to stymuluje wyzwalanie tych, tego tłuszczu i ten. Ten tłuszcz brunatny i beżowy, one mogą w pełni funkcję takiego pieca w Twoim organizmie, który pobudzają metabolizm, podkręcają i bezwysiłkowo, bez większego ruchu będziesz mógł jeść więcej albo ogólnie chudnąć. A w chwili, gdy wykonujesz taki okresowy post, też się to dzieje w pewnym sensie. No i właśnie gdy nie jesz, to też automatycznie wykorzystuje Twój organizm wcześniejsze nagromadzone. Zapasy i glikogenu i tłuszczu. Spasz wtedy tłuszcz bardziej. To jest super, ponieważ jak przykładowo jesz z rana, to z rana ogólnie twój kortyzol jest najwyżej. Kortyzol wiele osób myśli, że to jest zła rzecz, a to zależne od kontekstu. Kortyzol jest związany ze stresem, ale on ci właśnie wybudza poprzez właśnie taki bump kortyzolu, jak się jest za chwilę przed obudzeniem się, no to to cię rozbudza, no i jak wyjdziesz przykładowo na słońce, wystawisz się, a powinieneś to zawsze robić w pierwszej kolejności, no to ten kortyzol się fajnie równoważy później i dobrze resztę dnia spędzisz, bardziej produktywny, lepszy humor będziesz miał i tak dalej, i tak dalej. No to, gdy ty z rana wdyłpcesz śniadanie jakieś od razu, szczególnie jak nie poczekasz w ogóle od obłodzenia się, a większość osób tak robi, no to wtedy poziom twojego kortyzolu może osiągnąć takie niebezpieczne ilości i Tłuszcz wtedy nie będzie w tak dobry sposób magazynowany. W sensie ten, te zapasy tłuszczu nie będą tak dobrze wykorzystywane, jak mogły być w chwili, gdybyś ty pościł rano, bądź, nawet niekoniecznie trzeba wykonać okresowy post. Można nawet po prostu robić głodówkę, że raz na jakiś czas można sobie nie jeździć cały dzień. Ja tak przykładowo robię, ale teraz ogólnie lecę na mega restrykcyjnej diecie, ponieważ e, jem sobie jeden albo dwa posiłki dziennie, czyli moje spożycie kalorii dziennie to od 800 do nie wiem, 1700, coś takiego. Ale moje ciało tak się do tego już zaadaptowało, że przestałem chudnąć, a ja przykładowo wczoraj sobie zrobiłem rifida, zaraz też do tego dojdziemy i to na nie wszedłem na utrzymanie wagi, tylko po prostu rifida węglowodanowego raz na kilka dni tak robię, aby, aby podkręcić raczej jakby to powiedzieć, mówiłem ci o tym, że robi się też ta oporność na leptynę, na hormon nasycenia. I właśnie, jak robisz na przykład taką dietę low carb, no to robi się taka oporność prędzej czy później. I dlatego, raz na jakiś czas, szczególnie około treningowo, najlepiej byłoby zjeść jakieś węglowodane, tak od 100 do 150 gramów, ponieważ wtedy się ta jakby ta wrażliwość na leptynę ureguluje. I będziesz po prostu w normalnych takich dniach, gdy jesteś na tym low carbie, mógł mieć w dalszym ciągu podkręcony lepszy metabolizm, a ten metabolizm wraz z odchudzaniem się zwalnia, no i... Jak ogólnie osoby jakieś otyłe schudną o kilkanaście, kilkadziesiąt kilo, no to już kilkaset kalorii będą miały mniejsze zapotrzebowanie kaloryczne, tam jest sporo, mniej mogą jeść, ponieważ no to jest taki, taki mechanizm naszej ewolucji, naszego organizmu, który się przystosowuje do tego, że skoro nie mamy dostępu do pożywienia, no to musimy mieć mniej energii, musimy ją oszczędzać, mniej takich mikroruchów wykonujemy. A swoją drogą, fidgeting, czyli te mikroruchy, mogą ci spalać strasznie dużo kalorii kilkaset, nawet do kilka tysięcy. Dlatego niektórzy mają większy metabolizm od innych. Ponieważ niektórzy po prostu siedząc, będą się tak cały czas wjeżdżać. Ja tak mam jak sobie podjem coś w jakiś dzień i wtedy na następny dzień mam dużo energii, a na redukcji właśnie tak nie jest. Ale robienie raz na jakiś czas takiego refida, jak już się zaadaptujesz, czyli powiedzmy, będziesz ja te 25-40 węgli netto przez te dwa tygodnie, jak będziesz schodził z tej diety wysokowęglowodanowej i później możesz raz na jakiś czas, ogólnie węgli wtedy będziesz mógł jeść już tak z 50-60 dziennie, to nie będzie problem, bo wtedy korzystasz i z tych ketonów, Będziesz miał te ketony, bo twoja insulina nie będzie blokować ich wyzwalania i te ketony też się uaktywniają, gdy ty jesteś na tym okresowym poście, gdy nie jesz nic albo jesteś na głódówce, na bo to nie tak, że te tłuszcze ci dają tę energię, tylko po prostu to brak węglowodanów sprawia, że, że te, te, te ketony mogą się aktywować, więc to jest warte do zaznaczenia. Nie? I gdy ty raz na jakiś czas takie węgle sobie wdyłpcysz, czyli podniesiesz je do wysokiego poziomu Tylko zaznaczę, że właśnie w takich dniach, gdy robisz ten refit To dobrze jest, abyś akurat wyjątkowo jadł mniej tych tłuszczów, żebyś jadł same węgla Na przykład możesz dużo ryżu wdupcać, Czy coś w tym stylu, czy jakąś zupę na przykład Ponieważ y Mówiłem ci, że ważne jest, że ona wtedy się podbije wysoko, czyli tolerancja, ta jakby się będzie resetować na teleptynę, ale szybko też zejdzie, czyli nie będzie tak długo podbita ta insulina i no, nie zwiększysz ryzyka tych chorób. Dodatkowo możesz też stosować berberynę, taki suplement który, bez recepty, który ci obniża praktycznie do zera te glukozy, jak na przykład o, zjesz jakiś posiłek który nie planowałeś, jakiś rare event się wydarzył, czy coś, czy nie wiem, poszedłeś do kina, powdupcałeś se na czosy, no to dobrze sobie zarzucić taką berberynę w przedziale od 1000 mg do 1500 i wtedy automatycznie ta insulina spadnie do zera, albo praktycznie do zera, więc to jest też fajna opcja, tak samo jak, tak, no możesz tym też tak jakby wydłużyć ten okresowy post, no bo ost się, post się zaczyna, jak te jedzenie się dopiero strawi, po 5-6 godzinach zazwyczaj, jak ty zjesz jakąś kolację, no to ja sobie, ja teraz nie wiem, tak 12 do 16, to znaczy 4 godziny tylko jem. I jak sobie właśnie spożywam te kolacje około 16, szczególnie jak jest wysokowęglowodanowa, no to zarzucam taką berberynę i moje ciało zaraz myśli, że jest już w poście, więc wtedy mam, nie wiem, 19-20 godzinny post i to mega pro prozdrowotne efekty dla mojego organizmu wydziela. Dodatkowo nawet spowalnia się proces starzenia, że to spowalnia, a nawet odwraca. Możesz młodnieść przez używanie takich rzeczy jak berberyna, metformina czy rewerator, który jest zawarty na przykład w skórkach winogron, czy jakichś yy, takich zestresowanych warzyw, bo wbrew pozorom my wybieramy najczęściej takie warzywa, które wyglądają na bardzo safe, bardzo zdrowe, kolorowe, a takie są najczęściej modyfikowane genetycznie, a takie zestresowane, czyli pogryzione na przykład przez robactwo, jakieś dziury przez ślimaki mają, czy coś takiego, to one ma, yy, są bardzo zestresowane i ten mechanizm obronny roślin, o którym Ci mówiłem, Polifenole to się chyba nazywało. To nie wiem, czy wcześniej to powiedziałem, czy nie, no, ale dobra, to przynajmniej nie będę musiał teraz wymontowywać. Hehe. He. No i on też właśnie sprawia, że szybciej będziesz. O może, no, szybciej, że ogólnie możesz odwrócić proces starzenia na dodatkowo twoje, twoje wszystkie prozdrowotne inne efekty, poprawa humoru, senności, różne odporność się poprawi itd. Tak i tak dalej, bla bla, bla bla bla. No więc. To są takie generalne zasady, do których bym się stosował, i zauważysz, że jak będziesz taką dietę stosował, to nagle, mimo że ja całe życie cierpiałem na zaburzenie odżywiania, miałem ochotę tylko i wyłącznie rzeźć do momentu, aż nie wybuchnę, to odkąd jestem na takiej diecie low carb i korzystam z tych ketonów, i właśnie ważne jest, abyś ty jad Codziennie, albo praktycznie codziennie, ale najlepiej codziennie sałatki, dużą ilość sałatek, ponieważ warzywa mają bardzo mało kalorii, mają bardzo dużo potrzebnych dla twojego mózgu i twojego ciała wiem, takich witamin i dodatkowo tych polifenoli, ale ważne jest, żebyś spożywał to z sporą ilością tłuszczu. Najlepiej właśnie oliwą z oliwek sobie poprabić, jakąś łyżkę, dwie łyżki sobie daj takiej oliwy. Nie musisz liczyć kalorii i zobaczysz, że zaczniesz chudnieć, chudnąć, nawet jak masz zaburzenie odżywiania, bo skoro ja to zrobiłem i ja sobie teraz chudnę bezwysiłkowo i jestem stale 1-2, posiłki takie normalne jeść w ciągu dnia to jest niesamowite nawet w dni treningowe gdzie powiedzmy zapotrzebowanie kaloryczne moje to jest 3200 3300 jakiś porządny trening zrobię czy coś takiego no i ja jestem w stanie się czuć git na takich kaloriach dodatkowo mi się ego podbija bo moja twarz jest slim teraz no i w Wczoraj na przykład zrobiłem ten rifin na węglach, to od razu już 0,6 kg mi podbiło, a zjadłem 1600 kalorii, więc no, węgle też sprawiają, że retencja wody w Twoim organizmie wzrasta, czyli takie, taki efekt, gdzie jest więcej tej wody i ona wygląda w sumie jak tłuszcz. Ja tam nie widzę różnicy między tym, że ktoś ma dużo wody, a między tym jak ktoś po prostu się ulał. I też jak wykonujesz okresowy post, warto powiedzieć, że Musisz spożyć więcej tłuszczu, i tak samo jak wschodzisz w ogóle z tych węglowodanów w te pierwsze dwa tygodnie, warto byłoby zadbać o spożycie większej ilości tej soli, powiedziałem wcześniej soli, czy tłuszczu, bo teraz nie jestem pewny, no, ale chodzi mi o sól i elektrolity jakieś sobie pi, ponieważ no kiedy gdy jakby jesteś zmulony, to to może ograniczyć te zmulanie i dodatkowo zadbasz o przeróżne niedobory, bo jak się odchudzasz tak mocno, to też wypłukujesz tę wodę i często idziesz na szczocha, dajmy na to. To spożywaj więcej soli i to pozwoli złagodzić te efekty odstawienne węglowodanów, tak? Też u mnie zadziałało. I w chwili, gdy teraz jem bardzo dużo warzyw, jem tak mało kalorii i jestem na tym low carb i bardzo dużo oleju spożywam, ogólnie takich tłuszczów zdrowych, to właśnie też takim opę owocem yy, właśnie się okazało, że to jest owoc, jest awokado, i awokado to jest jeden z superfoodów Za niedługo na kanał właśnie zrobię odcinek O 10, chyba o 10 takich superfoodach Czyli żywności, którą powinieneś cały czas jeść Której nie powinieneś ograniczać w ogóle No to w dupce jakieś awokado Jakieś jajka w takich sałatkach I właśnie oliwę z oliwek I ogólnie ze wszystkich makroskładników Białku, tłuszcz, olej Znaczy tłuszcz Białko, tłuszcz, węglowodany i powiedzmy te, ten błonnik, no to z tych wszystkich tłuszcz ma największy indeks sytości, tak jakby. I takie posiłki zazwyczaj mają, no, są bardziej gęste kalorycznie, bo tłuszcz ma najwięcej jakby kalorii per i 1 gram, bo ma 9 tych kalorii, gdzie węglowodany i białko mają po 4, ale one dużo bardziej cię nascają i... Pamiętaj no, no się, jak będziesz ja rzadziej, takie posiłki? Bo dużo lepiej jeść, uważam. Rzadziej posiłki zwiększy to, twoją produktywność, bo wtedy nigdzie jesteś na okresowym poście, będziesz mógł robić swoje. A dopiero jak zrobisz już swoje najważniejsze rzeczy, to w późniejszej fazie dnia robisz sobie usztę, robisz taki fist i wtedy możesz odpoczywać. Masz chillere, nie? I chyba ogólnie ten olej, tłuszcz. Zwiększa przyswajanie wszystkich witamin i przeróżnych suplementów, jakieś suplementy spożywasz, albo właśnie takie sałatki robisz to zawsze w obecności tłuszczów, ponieważ one mogą nie wiem, 5 do 7 razy zwiększyć intensywność wchłaniania ich do organizmu, bo niektóre takie polifenole na przykład się nie wchłaniają w ogóle bez tłuszczu, więc i tak samo karotenoidy, na przykład beta-karoten, które w sałatkach zazwyczaj znajdziesz, ogólnie w dupce jest szpinak i armusz, zazwyczaj taka lodowa sałata, która jest biała, ma dużo wody, a mało jakichś mikro, makroelementów i dużo lepiej takie ciemne. Liście wybierać. No i na sam koniec powiem tylko o tym, że kurwa, no, Omega 3 jest OP i spożywa jak najwięcej tych e, tłustych ryb i zobaczysz, że nagle redukcja stanie się dla Ciebie łatwa. Tak samo jak dla mnie. Kocham redukcję, czuję się świetnie na niej. Raz na jakiś czas mam te swoje relapsy, bo nie wiem, naleguję się, a, znaczy już w sumie nie piję i mam nadzieję, że nie przestanę, że nie zacznę, ale no, zdarza mi się czasem zajarać. Aktualnie nie mam żadnego 420 u siebie na szczęście, i jak nie mam, to mnie nie ciągnie. A jak zawsze mam jakąś używkę, to ciężko im wytrzymać. To znaczy, że moja silna wola nie jest najlepsza, jeżeli chodzi o wytrzymanie e, e, spożywania używek, ale, ale właśnie. Jak jest na, ciągle na takiej redukcji, to czuję się świetnie, mimo że dużo osób mówiło, że na redukcji człowiek uu, nie może się w ogóle skupić, uu, nie da się na książki czytać, bo taki ma poziom energii. No jak to robisz źle, to tak, ale jak jesteś na, no na low carb, to nagle same plusy ja tutaj widzę i nie widzę powodu, dlaczego miałbyś nie iść na tę dietę. Ja tak myślałem, że jest lepsza, do niej się trzeba adaptować. 30 dni nie jedzenia w ogóle węglowodanów, ale jedno, że to jest trudne do, do wprowadzenia, jak mieszkasz przykład z rodzicami, którzy dają Ci obiady, bo żadna rodzina praktycznie nie będzie chciała Cię posłuchać, żeby dawać Ci obiady tego typu, to minusem to jest to, że tam masz złą te ratio, ten, ten jakby zależność kwasu omega-6 do omega-3, ponieważ w diecie ketogenicznej, jest mniej białka, to jedno, ale drugie, że Ty jesz bardzo dużo tych kwasów omega 6, na przykład z takich rzeczy, jak jakieś sery, jakieś, nie wiem, mleka, ogólnie nabiał, coś w tym stylu. A nabiał, właśnie, nie chcę tutaj zasieć farmazona. Ja zawsze jem bardzo dużo ogólnie serków wiejskich i twarogów, ale teraz się okazuje, że chyba jednak nie do końca powinniśmy. 75% osób około statystycznie ma nietolerancję laktozy i nie wiem czy ja mam czy nie mam, trzeba by kiedyś zrobić badania, ale ogólnie no, omega 6 tam jest dużo, a raczej w tych czasach lepiej jest skupić na spożyciu omega 3. No i taką myślę ostatnią myślą moją odnośnie tego odchudzania. Aha, no dobra, jeszcze opowiedzmy o cardio. Cardio ogólnie sobie możesz wykonywać, bo cardio wiesz, to jest jedną z najlepszych takich form, gdzie Czas względem spalenia kalorii będzie dobry dla Ciebie, bo takie cardio, no nie wiem, jak sobie biegam przykładowo, no to liczę zawsze tak, że z 10 minut biegu równa się 10, równa się 100 kalorii spalonych, jak biegam godzinę to 600 kalorii i no szybciej to trwa niż jakiś trening na siłowni, w sensie więcej mnie kalorii spali w tym samym czasie, gdzie trening na siłowni spala dużo więcej i tak niż myślałem kiedyś, bo kurwa, Kiedyś myślałem, że na treningu spalam takim półtora godzinnym, dwugodzinnym spalam 50-100 kalorii, a taki trening mi spala z 500 plus, więc no. On też sporo daje, ale zawsze i po treningu cardio i po treningu fizycznym będziesz miał też zwiększony apetyt, więc no. Wbrew pozorom nie jest to aż takie pomocne, w sensie, no, jak ktoś sobie lubi pojeść, tak jak ja, no to często wręcz zmuszałem się do biegu, dlatego, żeby sobie pojeść. Nawet za chwilkę właśnie się wybieram biegać. Ale no, jest to spoko opcja dla niektórych, ponieważ wiadomo, no, zazwyczaj ten apetyt będzie podbity o tyle, ile spaliłeś kalorii, więc się to równoważy, ale według mnie jest to i tak opłacalne, ponieważ jakiś czas spędziłeś na tym treningu, a podczas treningu te hormony grelina i retina są rozregulowane w taki sposób, że wtedy nie będziesz czuł uczucia głodu, czy to ćwiczysz na siłowni, czy biegasz, czy jakaś skakanka, pływanie, zauważ, że w czasie treningu nie jesteś głodny, tylko dopiero jak go skończysz i wrócisz do domu. No i ostatnia kwestia, białko. Białko też jest bardzo syte, najbardziej się chyba syci ze wszystkich makroskładników. Glukozy trochę podbija, ale na pewno nie aż tak dużo jak węglowodany. Jak połączysz węglowodany z białkiem, no to i tak się to na, na twoją korzyść pójdzie i tak będzie mniej podbita ta glukoza. No ale białko zachowuje, tak, zapobiega zanikaniu twoich mięśni, czyli efektowi katabolicznemu podczas właśnie redukcji tkanki tłuszczowej, bo zawsze też mięśni będą ubywać niestety wraz z wodą i tłuszczem. No ale białko ogólnie, no. Idzie do Twoich mięśni, mięśnie się z niego budują. Szczególnie jak już powiedzmy, odzież na siłownię ponad rok, tam dwa lata, to wtedy warto zadbać o podaż białka optymalną. Wcale nie trzeba aż tak dużo, jak się mówi, według mnie. Bo zazwyczaj mówi się, że tak, no, około 2 gramy razy masa ciała. Ale co ciekawe, jak przykładowo. Chciałbyś zadbać o to, że spowolnić proces starzenia, tak jak ja, bądź odwrócić proces starzenia, no to niedobory aminokwasów, czyli właśnie białka, też znaczy niedobory. No, jedzenie trochę mniej niż się potrzebuje, też właśnie uaktywnia takie, takie mechanizmy samoobronne w Twoim organizmie, które właśnie. Regenerują twój organizm, regenerują twoje komórki, no i odmładzają cię w pewnym sensie. To, to jest też związane z tymi wszystkimi stresującymi czynnikami, ten taki krótkotrwały stres, jak na przykład okresowy post czy głodówka. Więc białko też sobie staraj się do takiej sałatki czy coś wdypcać, tam jakieś, nie wiem, dwie porcje białka, po prostu takie, no żebyś zjadł chociaż, to nie wiem, ponad 100 tego białka byłoby dobrze. Ja czasem jem teraz mniej, ponieważ, no, tak jak mówię, niekiedy jeden posiłek sobie robię i. Osobiście nie czuję wcale, żeby mi jakoś dużo tych mięśni zanikało, no ale mówi się, że szczególnie w przypadku redukcji powinno się jeść z 2-2 gramy białka razy masa ciała. Ile w tym prawdy? Nie wiem, ale stara się jest to białko w, każdej, w każdym właśnie posiłku. No i dobra, dzisiaj był dłuższy odcinek, I szczerze podobał mi się on chyba dużo bardziej niż ostatni, bo jakiś, nie wiem, taki fajniejszy temat. I tam zrobiłem kilka jakichś wstawek musiałem, bo nie dokończyłem tematu, a tutaj chyba dokończyłem wszystko o czym powiedziałem, mam nadzieję. No więc co? Daj znać, czy Ci się podoba ten film prowadzenia materiałów, taka, taka luźna pogadanka. Widzimy się za kilka dni. Ucz się, wykorzystuj to i czerp z tego radość. Na razie.